Miejska Biblioteka Publiczna przy ulicy Sądowej wprawdzie nadal funkcjonuje w tym samym budynku, który wcale też się nie rozbudował, ale co rusz pojawiają się w niej nowe pracownie i pomieszczenia, które zyskują nowe funkcje. Będzie ono przeznaczone właśnie dla spotkań internetowego kręgu przyjaciół biblioteki. Tych osób, które są zainteresowane zdobywaniem coraz to nowych umiejętności komputerowych przybywa. Ta dziedzina cieszy się coraz większą popularnością. I spełnieniu tych potrzeb służy nowa sala multimedialna w bibliotece. Służyć będzie przede wszystkim seniorom zainteresowanym nowymi technologiami, a w tym internetem. Najpierw trafią oni do Akademii Seniora, w której zapoznają się z obsługą komputera i pracą w sieci. Dlatego wydzielone pomieszczenie, które będzie im w tym pomagać, ma dla nich duże znaczenie. Mamy własny kąt już w tej chwili, to jest ważne, bo tak żeśmy wędrowali. Czytelnia, galeria, format. Sala multimedialna to zatem pomoc dla seniorów, która powinna zaowocować kolejnymi ich produkcjami. Wspominają, ocalają od zapomnienia swoje dokonania życiowe. Także sądzę, że dla tej grupy ma to wielkie znaczenie, a my ogromnie się cieszymy, że skupiła się ona wokół biblioteki. Miejska Biblioteka Publiczna czeka zatem na seniorów, którzy chcieliby w podobny sposób spełniać swoje pasje. Tato, a ty umiesz czytać? Oczywiście. Legia, Górnik, 2-0. Dziecku! Czytanie dziecku. 20 minut dziennie. Codziennie. Prosimy naszego bohatera. Kica kicia po podwórku, a za kicią, jak na sznurku, cały dzień kica cień. Koko gdacze, koko, koko, czemu ko, mam słuchać go? Przyleć gazem? Jeszcze czego? Nie ma mowy, mój kolego. Czy ja jestem jakiś goniec? Nie przylecę. Ko i koniec. W całej Polsce rozpoczynamy czytaniem lokomotywy. Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i pot z niej spływa tłusta oliwa. Wagony do niej podoczepiali, wielkie i ciężkie, z żelaza, stali. Nagle gwizd, nagle świst. Ruszyła maszyna po szynach, po spale. Po torze, przez most, przez góry, przez tunel, przez pola, przez las. I gnają, i pchają, i pociąg się toczy, bo para te tłoki wciąż tłoczy. I koła turkocą, i puka, i stuka. Tak to. Dlaczego tutaj jesteśmy? Bo przecież pani dyrektor razem z paniami z biblioteki zorganizowała tę piękną lekcję o ptakach w związku z ogólnopolską akcją dotyczącą czego? Czytanie. Ja mam nadzieję, że wyczytacie książki. No powiedzcie mi, tak? A rodzice was zmuszają, czy tak po prostu sami z siebie lubicie? Sami z siebie. Łączymy się Świr, 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 tu nie teatr, ani cyrk. Wszystkie ptaki zaczęły bić się. Przyfrunęła Stasia policja i tak się... Serdecznie witam wszystkich. Konkurs organizowany był przez naszą Bibliotekę Miejską i taka jest nasza rola, żeby wspomagać te działania i żeby promować nasze wspaniałe pociechy. Pracowite. Twój wiersz. Zielone mszyce z liści wyjada. Biedronka! Co to było? Biedronka! Bardzo dobrze, biedronka. No tak, takie były piękne. Takie były piękne prace. No i wspaniałe. Brawo. Lokomotywa. Ciężka, ogromna i spod niej spływa tłusta oliwa. I także dziękuję paniom za to, że się ładnie w to wszystko pięknie zaangażowały. No i co? I wszystkim gratuluję. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Jeżeli Państwo myślicie, że ja tu przyjechałam po to, żeby spotkać się z dziećmi, to się mylicie. Ja tu tylko zamiatam, proszę Państwa. Ja tu tylko sprzątam, tylko zamiatam. I korzystając z tej pięknej dekoracji, którym przywitano mnie, bo dekoracje rzeczywiście są przepiękne, jest również mój kabaret na jednej nodze, jest szczotka, która u mnie także w książkach występuje. Skorzystałam z tego, no i przy okazji pozamiatałam troszeczkę tutaj tę scenę. Debiutowała na łamach Świata Młodych, wiersze drukowała też w Świerszczyku. Stworzyła popularny cykl programów telewizyjnych dla dzieci Jacek i Agatka. Do czego służą komórki? Dzieci mówią, do komórki służą do myślenia, te szare. Ja mówię, no właśnie. A te komórki do czego? A te to do gadania. No właśnie. A co trzeba z tymi komórkami robić, żeby one mogły pracować? No trzeba zasilać. Też trzeba zasilać. Wanda Chodomska jest laureatką Nagrody Prezydenta za twórczość dla dzieci i młodzieży. Raz i ja widzicie troszkę jeszcze szybciej. Raz i dwa. Jedynki hop. Mamy rok Juliana Tuwima. Dlatego, że 100 lat temu Julian Tuwim debiutował, czyli wydał swoje pierwsze dzieła. Ukazały się. Mamy tutaj pełno wspaniałych wierszy właśnie Juliana Tuwima. I... skandal! Krzyczyk! Nie do wiary! Ktoś mi ukradł... okulary! Pod kanapą, na kanapie... wszędzie szuka, packa sapie, szpera w piecu i w kominie, w mysiej dziurze i pianinie. Już podłogę chce odrywać, już policję zaczął wzywać. Nagle zerknął do lusterka. Nie chcę wierzyć. A znowu zerka? Znalazł. Są. Okazało się, że je ma na własnym nosie. Jasne. Napisałem bardzo poważny romans, które czytają także dorośli z swoimi dziećmi, żeby się pośmiać. Mówię o książce, ją już pokażę. Mowa o książce pod tytułem Horror, czyli skąd się biorą dzieci. Skąd się one biorą? Z brzucha mamy. To znakomita odpowiedź. Uwaga, to będzie straszne. Początkowy fragment, końcówkę czytajcie już z rodzicami, dobrze? Horror, czyli skąd się biorą dzieci. Początek tej opowieści jest straszny. Pani Miłka połknęła dziecko. W całości? Wykrztusiła rogalka? Nie wiem, nie widziałem, szepnął Grześ. Możliwe, że wcześniej pogryzła. Rogalce zrobiło się słabo. I w tym momencie biedne dzieciaki zaczynają umykać przed panią Miłką po całym przedszkolu, a w trakcie tej ucieczki dowiadują się, co jest prawdą, a co prawdą na pewno nie jest. Z tego wszystkiego, co usłyszało dorosłych, zapytało o to, skąd się wzięło na tym świecie. Horror, czyli skąd się biorą dzieci, jeden z moich 3 romansów dla przedszkolaków. Czas na czytanie i mądre wychowanie. Braliśmy pod uwagę książki, które zostały nagrodzone w różnych konkursach, na przykład przez sekcję IBI nagradzane w konkursie imienia Kornela Makuszyńskiego, czy też w ramach kampanii Cała Polska czyta dzieciom. Na co dzień są tłumaczami, muzykami. Zdarza się, że z tytułami doktorów na koncie. Dodatkowo piszą książki dla dzieci i młodzieży. Ich wiedzę, pasje i talenty postanowiła wykorzystać Miejska Biblioteka. W ciągu roku biblioteka gościła w swoich murach te znane i mniej znane twarze literatury dziecięcej i młodzieżowej. Czy dobrze jest być pisarzem książek dla dzieci? To pytanie często pada z ust najmłodszych na spotkaniach z autorami książek. Okazuje się, że chyba jednak tak. Im ciągle zdarzają się jakieś ciekawe historie, o których później mogą pisać w swoich książkach. Na spotkania z nimi biblioteka zapraszała uczniów z bolesławieckich szkół. Były w tym warsztaty plastyczne, warsztaty arty terapeutyczne, które pobudzają wyobraźnię, warsztaty biblioterapeutyczne, które były skierowane właśnie do pedagogów i liderów kampanii Cała Polska czyta dzieciom. Wszystko zrealizowano w ramach projektu Czas na czytanie i mądre wychowanie. Projektu, którego realizację w 73% dofinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozostałe 27% dołożyło miasto. Joanna Olech to jedna z kilkunastu osób zaproszonych przez bibliotekę. A że z zawodu jest graficzką, dlatego nie obyło się bez projektowania. Autorka zafundowała najmłodszym doskonałą zabawę. To będzie duży smok, będzie bardzo kolorowy, będzie miał różne ciapki i będzie fajny po prostu. Dokładnie w połowie kwietnia w bibliotece znikły wszystkie litery. Jako pierwsza zauważyła to bibliotekarka Sowa. Dzieci przywoływały litery wspólnie z aktorami Krakowskiego Teatru Edukacji i Profilaktyki Maska. Słynny detektyw odkrył, że litery uciekły z książek ze smutku, gdyż nikt nie chciał ich czytać. Przygarnęła je królowa liter. Podobało mi się, jak detektyw szukał literek. Znalazł? Tak. Królowa liter zgodziła się oddać wszystkie litery pod warunkiem, że dzieci złożą przysięgę, że będą czytać książki i regularnie odwiedzać bibliotekę. Jak ci się podobało? Bardzo. A co było takie bardzo fajne? Bardzo fajne było, kiedy królowa powiedziała, jak można przywołać literki. A jak tak naprawdę wygląda dziś życie pisarza? Na pewno nie jest to sielanka, potwierdza to Marta Fox, która w bibliotece spotkała się z młodzieżą. Według pisarki każdy może nauczyć się warsztatu literackiego. Do tego potrzebna jest sumienna praca. Agnieszka Frączek wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. Okazuje się, że tego samego, czego uczy studentów, może nauczyć też dzieci. Wybiera tylko odpowiedni sposób nauki. Brawo, jest w złym humorze, jest nie w sosie, czyli ma muchy w nosie. Tak mniej więcej. Kanapka i innych wierszy Kapka, Dranie w tranie, Muł Mądrala i innych wierszy co niemiara. Pod takimi tytułami jej książek kryją się zabawne wiersze uczące wielu poważnych i ważnych zagadnień językowych. Niektórzy twierdzą, że pisarze często bohaterów książek obdarzają swoimi cechami. Paweł Berensewicz rzeczywiście sporo podróżuje i na swych podróżach zdarł niejedne buty. Smutnym księciem to raczej nie jest, bo wystarczy poczytać jego książki. Zaczęło się od tego, że pewnego dnia pomyślałem sobie, że muszę spróbować coś napisać dla swoich własnych dzieci. Dzieci, które przyszły na spotkanie do biblioteki pod okiem rysownika, malowały wymyślonego zwierzaka. Kto wie, może ktoś z małych rysowników odkryje w sobie talent do satyrycznych rysunków. Czas na czytanie i mądre wychowanie to wartościowy projekt. Wzięło udział prawie 600 osób. W zdecydowanej większości to dzieci i młodzież. Chciałabym serdecznie podziękować przede wszystkim koordynatorowi projektu, ale również całemu zespołowi biblioteki, który włożył ogrom pracy i też wiele pomysłów w realizację tego zadania. Dziękuję serdecznie wszystkim dyrektorom placówek oświatowych, nauczycielom, no i oczywiście uczniom, głównym uczestnikom tego wydarzenia, do których było ono adresowane i którzy nadali temu sens i sprawili, że cele takiej inicjatywy zostały osiągnięte. Wystawa jest zorganizowana przez Stowarzyszenie Remigrantów z Bośni i Przyjaciół oraz Potomków z okazji 40-lecia podpisania współpracy Bolesławca z Pryniaworem. Jest to wystawa zdjęć przywiezionych przez naszych remigrantów z Bośni. Są to zdjęcia z czasów, szukaliśmy od czasów po prostu pierwszego osadnictwa, kiedy przyjechali z Galicji. Niewiele już można znaleźć. Przy okazji wystawy powstała publikacja pod tym samym tytułem. Znalazły się w niej nie tylko fotografie, ale również wspomnienia reemigrantów. Wystawa po raz pierwszy została zaprezentowana podczas Dni Bolesławca w ramach Festiwalu Kultury Południowosłowiańskiej. Wówczas eksponaty prezentowane były w plenerze, zaś o samych dniach miasta napisano w Bośniackiej Gazecie. 1100 kilometrów daleko na północy żyją bracia naszego miasta. Ogromnie dziękuję Gwardii Przyjaciół, malarzy, wszystkich, którzy po prostu przyszli, takie grono ludzi. Czy w galerii, czy w mieszkaniu prywatnym, czy w jakimś gabinecie pracy, jest w nich zawarta taka opowieść, która nie pozostawia człowieka obojętnym. Dziękujemy bardzo. Państwu za odwiedzenie mojej wystawy. Nie spodziewałam się aż takiej frekwencji. Myślałam, że sobie już zapomnieli wszyscy, że kiedyś tu mieszkałem w tym mieście i pracowałem przez długie lata i że mam tutaj ogromne grono przyjaciół. A tu jest takie zdjęcie, takie piękne zdjęcie Władka za czasów jego młodości. Tak, zawdzięczam Ci to, że znalazłam się w Bolesławcu. I że pokochałam to miasto, bo dzięki Władkowi on mnie po prostu tutaj ściągnął. I mam na to rzeczowe dowody, by ktoś chciał sprawdzić, to mam list. Przyjeżdżaj natychmiast, tutaj jest dużo gliny. Jacek Pałkiewicz, reporter i odkrywca, członek superelitarnego Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie. Kierował wieloma wyprawami w poszukiwaniu ginących cywilizacji. Wyprawa naukowa Jacka Pałkiewicza zlokalizowała w 1996 roku źródło Amazonki i jest autorem wielu książek. Dzień dobry, skąd jesteście? Pyta się. Mówi, że z Polski. Mówię, z Polski. A w Polsce to wyszła taka książka o Gruzji, która jest bestsellerem. No i te dziewczyny sięgają do plecaka, wyciągają go umarcie. On się cały rozpromienia. Jestem tam na 134 stronie. Bo to był nasz znajomy Sergo, który faktycznie na 134 stronie, przynajmniej w pierwszym wydaniu, nie wiem, czy to było dosyć zabawne. Inna sprawa, że znaczy Gruzini wiedzą o tej książce sporo, bo i tam blogerzy tłumaczyli kawałki na gruzińskim i my w telewizji byliśmy zapraszani tam do różnych programów, więc nawet bardzo się nam było wesoło, jak wystąpiliśmy w jakimś popularnym programie rozrywkowym i przez chwilę się czułem w Batumi jak w Warszawie, bo Gruzini nas pozdrawiali, a to wy Polacy z telewizji, super. A ja uwielbiam gadać z ludźmi. To jest po prostu najprzyjemniejsze w tej mojej pracy, to jest właśnie gadanie z ludźmi, spotykanie i słuchanie, co oni mają do powiedzenia. Czy może być coś fajniejszego, jak wykonywanie swojej pracy z miłością? No oczywiście, że nie, prawda? Jeżeli, ja to tak ubóstwiam i no i robię to, na co mam ochotę. Nigdy nie przeprowadzam wywiadów. Ja nawet nigdy nie używam tego słowa wywiad. No trochę odstraszające, nie? Ja gadam z ludźmi. No ale żeby człowiek mi coś powiedział, to ja muszę mu powiedzieć, czego ja od niego chcę, dlaczego ja do niego przyjechałem, dlaczego on jest taki ważny, dlaczego ja jechałem na drugi koniec świata, żeby z nim pogadać. No ale tak musi być, prawda? To tak jakbyśmy spotkali zupełnie przypadkowego człowieka i sobie i szybko, intensywnie się zaprzyjaźniali, bo tak bym powiedział. Wyglądało na to, że będę najmłodszym kapitanem w Polsce. A wówczas nie było tak łatwo. Patrzyło się również na wiek kapitana, bo miał być to człowiek doświadczony, pełen mądrości życiowej. Proszę zobaczyć, to nie jest Morze Północne. To jest cały Atlantyk Północny, Południowy, dookoła Ameryki Południowej 15 miesięcy. Wyprawa naukowa. Zamustrowałem na Śmiałego w Trzebieży. Kucharz zawodowy podaje nam do stołu. Więc wszyscy siadają zadowoleni, kucharz zadowolony też, bo widać, że wszystkim smakuje i siada razem ze wszystkimi. I tu widać, kucharz nie znał etykiety jachtowej, którą wymaga bardzo surowo kapitan Kowalski. Dopływamy do Świnoujścia. No normalnie za chwilę wyjdziemy na morze. Ja już tam piszę dobrze o tym, jakie było świetne przyjęcie przez kucharza i tak dalej. A sam kucharz z workiem na plecach, spakowany i mówi, dziękuję, z takim kapitanem nie będę pływał. Nie ma kucharza. Co robić? Nie powiedziałem, że ja nie lubię gotować. Nie powiedziałem, że ja nie umiem gotować. Nie powiedziałem, że ja nie chcę gotować. Ja powiedziałem, słuchajcie, może ja spróbuję. O dziwo, smakowało. Jak wspomniałem, mieli apetyt wilczy, zjedliby wszystko. Minął tydzień, kapitan Kowalski mówi, Krzysiu, ty się chyba nadajesz. Pamiętam, że kiedyś się umówiłem w Spatifie z Bronisławem Pawlikiem i byłem przerażony, bo już wiedziałem, że trzeba słuchać, ale Pawlik mówił tak szybko i tak seplenił, ja nie mogłem zrozumieć nic z tego, co on mówi. Więc ta niemożność słuchania była tym razem niezawiniona przeze mnie. Bo on mówi, i pojechałem na montaż, przegrałem taśmę, tą taśmę do montowania. No i na montażu się okazało, że Pawlik mówi wyraźnie, a ja seplenię. Ja zacząłem prowadzić taki program już dla nastolatków, Bubloteka. To była lista nieudanych przebojów. Program, który zrobił niezwykłą karierę w tej czwórce, to był w czwartym programie. Po pierwszym programie, który był nagrany, trwał 20 minut, przyszły 4 listy. Po czwartym programie przyszło tych listów około 600. Więc nagle się zrobiliśmy jakiegoś hita z moim przyjacielem Andrzejem Pawłem Wojciechowskim. Ale ponieważ ja nie miałem żadnych piosenek, to musiałem cały czas chodzić do niedźwiedzia. I tak to się stało, że w lutym 1987 roku, jak się ta katastrofa zaczęła w Trójce, to niedźwiedź powiedział, weźcie tego. Zostałem szefem największej, najlepszej polskiej redakcji newsowej. Jeżeli czegoś dzisiaj żałuję, to tego, że się za mało odważaliśmy. potem na błoniach mlecze, raz żółte, raz białe, taki majowy szmonces. W niebie bezzębne anioły, wiem, mielą żarnami dziąseł przetrawioną wcześniej na ziemi rzadką papkę ludzkich miłości. Biblioteki dla mnie są miejscami absolutnie świętymi, a ludzie, którzy czytają książki, tak naprawdę nie chodzą po tej ziemi, ale fruwają. Z takim wielkim rozczuleniem obserwuję biblioteki w Polsce. Wiele można o nich mówić krytycznego, złego, natomiast niebywałe są polskie w ogóle biblioteki. Święte są te kobiety, które tam pracują. To jest jakby zupełnie inny gatunek, jakby szlachetniejszy gatunek ludzki. W takich miejscach też spotykam się z niesłychaną przyjemnością z moimi czytelnikami.